Hej, 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 moi kochani, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Kamal, a to jest 105 odcinek, o ile się nie mylę, z naszej serii Zagrajmy w Wiedźmin 3 Dziki Gon. Słuchajcie, ogólnie tak, no mamy cały czas zadanie ostatnie przygotowania, musimy w ogóle poczekać aż nastanie dzień, żeby z czymś tam pomóc Ciri. Jeszcze do końca tak naprawdę nie wiemy z czym. Dobra, pomóż Ciri załatwić jej sprawy w Nowigradzie. Dobra, także teleportnijmy się tam. Ostatnio skończyliśmy w tej wsi z tego względu, że tam ta dziewczynka dała nam prezent. I w sumie fajnie, miło się zachowała. Geraltowi też na pewno było fajnie z tym. Dobra, to idziemy. Nie no i wchodzisz do tego Nowigradu i już tam jakieś dziwne dźwięki, jakieś inne takie rzeczy, ja nie wiem co ci ludzie. Jacyś nienormalni. Dobra, where Ciri? Gdzie ona jest? Gdzieś tutaj powinna być. Okej, okay, jest i Ciri. To pogadajmy. Szukasz czegoś konkretnego? Jakiegoś ładnego drobiazgu. Chcesz sprawić komuś prezent? Jednej z osób, o których ci mówiłam, chcę się odwdzięczyć. Możemy już iść? Prowadź. Zaczniemy od okrawków. Do kogo idziemy? Zobaczysz. No i ty, Ciri, tajemnicza jesteś. No dobra. Ruszajmy do tych okrawków. Prawie na miejscu. Dokąd właściwie idziemy? Spotkać się ze Skurwielem Juniorem. To nie w tę stronę. Jego siedziba jest na Wyspie Świątynnej. Też tak myślałam, ale wolałam się upewnić. Według Zoltana po mieście chodzi plotka, że Skurwiela łatwiej teraz spotkać tutaj. Kończy się ktoś litowa. Dziękujemy. Po co w ogóle chcesz to zrobić? Chcę mu spojrzeć w oczy. I co wtedy? Nie wiem. Zależy, co w nich zobaczę. Ale Ciri jest zdeterminowana masakrycznie. Ten jej upór i tak dalej. Podziwiam, podziwiam. A ciekawe, że tutaj Juniora łatwiej spotkać niż w jego siedzibie. A ciekawe na przykład... Ciekawe na przykład, co by było, gdybyśmy go zabili. Bo przecież mieliśmy taką opcję. Nie do końca tego się spodziewałam. Skurwiel Junior nie był pobożnym człowiekiem, ale przyszedł taki moment, gdy modlił się o swoje życie do wszystkich bogów naraz. Bogowie nie lubili Juniora, dlatego wysłuchali jego modlitw. Po latach Skurwiel Junior żałował tylko jednego. Żałował, że w tamtej chwili nie dał się po prostu zabić. W tamtym momencie miał jeszcze dosyć odwagi. Potem już nie. Czyli jednak istnieje jakaś sprawiedliwość. Chodźmy bliżej. Kto idzie? Poznajesz mnie? Ty, suko! Ty mała pilna dziwko! Nie daruję ci, co żeś mi zrobiła? Na twoim miejscu ważyłbym słowa. Wiedźmin! To wszystko przez ciebie! Zadowolony jesteś? Chuju! Nic mi nie zostało, żadnego kurwa ludzkiego szacunku! Au! Ty mała gnido! Kiedy tu szliśmy, nie wiedziałam, co zrobię. Ale nie wykluczałam, że go zabiję. Dalej chcesz to zrobić? Nie, to jest gorsze. Chodźmy stąd. To była najtrudniejsza część. Teraz będzie przyjemniej. Dokąd idziemy? Do Złotego Jesiotra. Pracuje tam pewna dziewczyna, która mi pomogła. No dobrze, to idźmy w takim razie. Ale muszę przyznać, że faktycznie chyba Junior miał... no jest w gorszej sytuacji. Znajoma Jaskra. Ma na imię Bea. Jest kelnerką w Złotym Jesiotrze. To ona skontaktowała mnie z Jaskrą. Chcę jej podziękować, dużo wtedy ryzykowała. Czemu ryzykowała? Miałam wtedy na karku straż świątynną. Już za sam kontakt ze mną mogła zostać wychłostana.
Zawsze się musisz w coś wpakować. Mam to po tobie. No w sumie trochę tak. Dobra, to idźmy. Ale nie, myślę, że Junior faktycznie spotkał go gorszy los niż śmierć. I w sumie dobrze zasłużył na to, bo to co on robił, to naprawdę pamiętacie pewnie te sceny u niego w tej rezydencji. Daliśmy ci szansę, trzeba było z niej skorzystać. Pluję na wasze szanse. Pożałujesz, krowo. Więcej kurtuazji, mówisz, dodamy. Nie wtrącaj się, to nie twoja sprawa. Teraz już moja. Ty też jesteś cholernym odmieńcem. Jest, do tego bardzo groźnym. To rzeźnik z Białego Sadu. I co tam zrobił? Drzewa powycinał? Jugen? On zarąbał pół wsi, a trupy wójta i jego żony ciągnął za koniem aż do Nowigradu. Zabierajmy się stąd. Posłuchaj kolegi, dobrze ci radzi. To my przepraszamy. No ja myślę. Dobra. O, dzięki, tym razem byli naprawdę zdeterminowani. Mówiłam, żebyś z nimi nie zadzierała. Mam nie wpuszczać nie ludzi tylko dlatego, że jakiś drap mi grozi. Niedoczekanie. Dobrze cię widzieć, Bea. I ciebie, Ciri. Kim jest twój szarmancki towarzysz? Geralt z Rivii. Ten Geralt? Bardzo mi miło. Wiele o tobie słyszałam. Naprawdę? Na przykład co? Na przykład, że uratowałeś się z opresji tyle razy, że nie potrafi zliczyć i zawsze potrafiłeś się rozśmieszyć. To słyszałam od Ciri, ale od innych? Bea, ja tu stoję. No dobrze, już dobrze. No, to co was sprowadza? Chciałam ci podziękować. Za wszystko. Och, daj spokój. Każdy na moim miejscu zrobiłby to samo. Nie każdy miałby tyle odwagi. Dziękuję. To dla ciebie. Taki drobiazg, żebyś o mnie pamiętała. Och, jest piękna, dziękuję. To co, zostaniecie na zupę i pieczeń? Karczmasz ubił rano świniaka. Dzięki, ale musimy jeszcze odwiedzić Zamurze. A, idziecie do Waldo? No to nie zatrzymuję. Tam też na pewno dobrze was nakarmią. Bywajcie oboje. Opiekuj się nią, Wiedźminie. Będę. Bywaj. No dobra, fajne zadanie w sumie, że tak sobie połazimy trochę jeszcze po tym Nowigradzie. Taki ostatni raz. Bea. Co z nią? Nic. Wydawała się miła. Geralt, jesteś okropny. No co? Co takiego interesującego jest na Zamurzu? Obóz wędrownych cyrkowców. Nie ludzi. Trzeba wracać. Kiedy tu przyjechałam, chciałam się skontaktować z Triss. Nie było łatwo. Wydałam prawie wszystko, co dał mi baron. Do spotkania nie doszło, bo na miejscu zjawiła się straż świątynna. Od tej pory byłam poszukiwana. Triss nie próbowała się potem z tobą skontaktować? Ona o niczym nie wiedziała. Myślała, że spotka się z kolejną alchemiczką, która chce uciec z Nowigradu. Nie chciałam jej narażać. Byłam ścigana i bez grosza. Wtedy spotkałam Waldo. On i jego ludzie mi pomogli. Potem poznali mnie z Beą, a dzięki niej trafiłam do Jaskra. Resztę historii znasz. Wracaj skąd. Okej, no dobra, no to w takim razie faktycznie chodźmy tego Waldo, się mu odwdzięczymy jakoś. Cały ten cysosz niewidarski to może nie wydobyć. A mówię, fajnie tak sobie połazić po tym Nowigradzie ostatni raz. Gdzie jest ten twój znajomy? Ach, trzeba wreszcie. Ciri, ty diable wcielony! Gdzieś ty się podziewała? Witaj, maleńka, co to, przyprowadziłaś dziadka? Egar, jesteś podły. Pozwólcie, że wam przedstawię. Geralt z Rivii. A, witamy. Wiele o tobie słyszeliśmy. I pewnie w większości same kłamstwa. Jeśli kłamstwem jest to, że od dziecka byłeś jej mentorem i przyjacielem, to rzeczywiście ugała jak z nut. No, dobrze, że jesteście. Trafiliście w ostatniej chwili. Jutro byście już nas tu nie zastali. Wyjeżdżacie? Wkrótce mają się zacząć wysiedlenia nieludzi. Wolimy uprzedzić fakty. Rozumiem. Problem w tym, że po drodze padły nam dwa konie, a kolejne dwa są za słabe, żeby jechać. Jakoś sobie poradzimy. Zresztą, wyjeżdżamy dopiero jutro.
Dziś nie ma co się martwić. Ta. Wybaczcie, idę porozmawiać z kupcem, który może zgodzi się wymienić nasze dwie szkapy na zdrowego konia. Żeby Waldo jutro też nie musiał się o nic martwić. Co go ugryzło? A, nie przejmuj się. Egar już taki jest. Do wieczora mu przejdzie. Mówcie lepiej, co was sprowadza. Chciałam przeprosić. Zniknęłam wtedy tak nagle. Daj spokój. Ważne, że wróciłaś i jesteś cała. To dla was. Tyle, ile mi wtedy pożyczyłeś, plus mała nawiązka. Ciri, wiesz, że tego nie wezmę. A ty wiesz, że nie przyjmę odmowy. Wiem. Zagrajmy o to. Dalej się ścigasz? Jasne. No to proponuję wyścig. Geralt, idziesz z nami? Chętnie. No to rozumiem. Chodźcie. No dobra, to się trochę pościgamy w takim razie. Geralt, wybierz jednego z tych. Idę, idę. Geralt, taki boomer zmęczony życiem. Idę, idę. Dobra, lecimy. A czy ja ścigam się moją płotunią? Tak, moja płotunia, dobra. Kiedyś byłaś szybsza! Daję ci fory! Okej, lećmy. Mamy dobre to siodło, także nie powinno być raczej jakichś tam większych problemów z wygraną. Dobra, kurde, baba, odejdź, bo cię potrącę. No już cię potrąciłem, dobra, trudno. Palnąłem babę na pasach. Haj to znaczy na pasach, no. To jest haj to wersja średniowieczna. Co te ptaki? What the hell? Okej, dobra, nie wnikam. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę. Patrz przed siebie, bo spadniesz! Jak ja zostaję z tyłu, jak ja byłem pierwszy, cały wyścig? Co ty, Ciri, gadasz? Ciągle jeszcze potrafię cię prześcignąć. Dałam ci wygrać. Piękny wyścig. No, trzeba to uczcić. Zostańcie z nami. Mamy kilka beczek najlepszego kedweńskiego. Zaraz wszyscy się zejdą i zapłoną ogniska. Ta noc będzie nasza. No dobra, bardzo chętnie sobie posiedzimy. Czemu by nie? Wiesz, może to nie moja sprawa, ale cieszę się, że w końcu zeszliście się z Yennefer. Ja też. Chwilę wam to zajęło. Chyba oboje musieliśmy do tego dojrzeć. No więc, no jak to było? No wiesz, kiedy życzenie przestało działać. Jak się czułaś? Staliśmy tam oboje. Na szczycie góry patrzyłem na nią i czułem, że jestem na właściwym miejscu. Wreszcie. Jeszcze wina? Dzięki. Cieszę się, że zostaliśmy. Ja też. Lubią cię tutaj. Ja też ich lubię. Najchętniej przystałabym do nich. Piła, ścigała się, podróżowała od miasta do miasta i nie przejmowała się niczym. Dobry plan. Jadę z tobą. No to jesteśmy umówieni. O ile zostanie z nas coś więcej niż pył, kiedy to wszystko się skończy. Nie będzie łatwo pokonać Gon, ale będziemy mieć wsparcie Loży i Avalacha. Damy sobie radę. Obawiam się, że w moim przypadku starcie z Gonem to będzie dopiero początek. Co masz na myśli? Obiecałaś! Żartowałam! Czasem chciałabym być taka jak oni. Pijana i rozchichotana. Cóż, masz dziś okazję. Nie o to chodzi. Chciałabym być zwyczajna. Twoje życie należy do ciebie i to ty decydujesz, kim jesteś. Geralt, dobrze wiesz, że nigdy tak nie było. Wszystko przez tę cholerną starszą krew. Mój dar i przekleństwo. Dzięki niej mam te wszystkie zdolności, ale przez nią całe życie uciekam i ukrywam się.
Dlatego czas z tym skończyć. Pokonamy Eredina i wreszcie będziesz wolna. Czyżby? Oprócz Eredina jest jeszcze kilka osób, które mają wobec mnie plany. Kiedyś czarodziejki z Loży, teraz mój ojciec, nawet Yennefer. Nie wymieniłaś Avalacha. Z Avalachem jest inaczej. Jemu zależy na tym, żeby mój dar nie wpadł w niepowołane ręce. Nie wymknął się spod kontroli. Dlatego mnie uczy i chroni. Skoro tak mówisz... Wątpisz w to? Nadejdzie dzień, w którym i Avalach poprosi cię o przysługę. Być może. Ale nawet jeśli, to za bardzo, bardzo długi czas. Jestem pewna, że cokolwiek to będzie, da mi wybór. Będę mogła odmówić. Obyś się nie myliła. Zobacz, Pablo żongluje. Kiedyś się tego nauczę. Niezwykle przydatna umiejętność. No, nareszcie was znalazłem. Dobrze się bawicie? Ogniska, wino, żonglerzy? Czego chcieć więcej? Wymieniłbym jeszcze co najmniej kilka rzeczy, ale co tam? Wyglądasz na strapionego. Coś poszło nie tak z kupcem? A daj spokój, o wymianie nie było nawet mowy, a za zdrowego konia krzyknął taką cenę, że głowa boli. Dlatego musimy zdobyć konie w inny sposób. Aha, wyczuwam kłopoty. Wiedziałem, że ci się spodoba. Chcemy się zakraść do jego stajni. Ma tam chyba ze 30 sztuk. Kilka mniej nie zrobi mu różnicy. Idziecie z nami? Jasne. Poczekajcie, bo w sumie... No właśnie, może ja kupię dla nich te konie po prostu i tyle. Może da się to załatwić w inny sposób. Tak się składa, że mam trochę gotówki. Mogę wam pożyczyć. Nie będziemy mieli jak oddać. Nie musicie oddawać. Szczodra propozycja, ale na niewiele się zda. Kupcowi chodziło o nas, a nie o nasze pieniądze. Powiedział, że z takimi łachudrami handlować nie będzie. A skoro nie możemy handlować, pozostaje je ukraść. A co robić? Trzeba pomagać innym w potrzebie. Tak, tak, tak. Muszę przyznać, że nie wyglądałeś mi na takiego... Jakiego? Równego. No to w drogę, widzimy się obok stajni. No dobra, no to ruszajmy. Jak nie wyglądał na równego? Geralt to jest dobra mordeczka. Dobra, lecimy. Okej. Okay. Spotka się Ciri z zegarem przy stajniach. Stań na straży. My z Ciri dostaniemy się do środka. Dobra. Okej, okay. Jak tu właściwie kurde wejść teraz? To jest dobre pytanie. Wadgem. A jakby tędy wskoczyć po prostu? Chyba można tutaj wskoczyć. Tylko to jest śmieszne, że tu strażnicy akurat przechodzą, ale dobra, mniejsza z tym. Okej, tylko czekajcie, przez to okno chyba nie wejdę, ale tu mogę wejść. A tam jest niestety strażnik, o kurde. Czekajcie. Ohoho. No, żeby ten strażnik mnie nie usłyszał. Uwaga. Dobra, pobijemy go na pięści, oczywiście nie będziemy miecza używać. Nie chcemy tu nikogo zabijać, jedynie okraść. No, obrywaj stary. Dobra, poszło. A ten strażnik nie ma klucza przy sobie przypadkiem? Nie mogę go niestety przeszukać. Chyba, że w tej skrzyni może? Nie, tutaj nic nie ma. Geralt, kurde, jaka bandana. Konie, cicho, 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 konie, cicho. Czekajcie, musimy jakoś tą stajnię otworzyć. Moment, moment, bo ja muszę w ogóle wiedźmińskich zmysłów użyć, ale... Właściwie po co? A, dobra. Mamy klucz. Dobra, udało się. Uspokój konie akcji. Okej. Dobra, jeden uspokojony. Kurde. Konik, odejdź. Dobra, drugi. Jeszcze jeden. Nareszcie. No i dobra, udało się. Uhu!
Udało się! Piękna akcja! Widzieliście tych dwóch głupków, którzy nas gonili? O mało nie pogubili butów! Dzięki, Geralt. To było świetne. Kto chce jeszcze wina? Fakt. Przyjemna odmiana od zabijania potworów. Dzięki, że nam pomogliście i że nas odwiedziłaś. Dobrze było was znowu zobaczyć. Trzymajcie się i uważajcie na siebie. A ty nie zapomnij o nas. Bywajcie. Idę się jeszcze pożegnać z Waldo. W takim razie widzimy się u Jaskra. Mam jeszcze do załatwienia parę spraw w mieście. Do zobaczenia. Jestem ciekaw swoją drogą, czy ten dialog z Ciri... 24 punkty umiejętności. O, Jezus, trzeba będzie to wydać w końcu. Wiecie co, tak się zastanawiam tylko, moi drodzy, nad jedną rzeczą, bo ten dialog z Ciri, zastanawiam się nad tym, czy na przykład ja w tym dialogu miałem szansę coś źle kliknąć, w takim sensie, że nie wiem, jakąś złą kwestię wybrać czy coś, mam nadzieję, że nie, chociaż ten dialog to brzmiał tak, jakby był istotny, więc no nie wiem w sumie, czy tak faktycznie było, czy nie, czy to była taka luźna pogawędka, ale wiecie, czasami od takich niby z pozoru głupich dialogów bardzo dużo w grze zależy i mam nadzieję, że tutaj no z tym w przypadku tego dialogu tak nie było, albo że jeśli było, to nic złego nie kliknąłem. Dobra, słuchajcie, odcinek nie trwa jakoś specjalnie długo, więc myślę, że możemy jeszcze pójść pogadać sobie z Triss i zobaczymy, co ona ma do zrobienia. Witaj, Triss. Czy ty postradałeś zmysły? Sami pojechaliście na Imlerita? Na sabat? Jak mogłeś tak narażać Ciri? Ciri musiała to zrobić, a ja nie mogłem puścić jej samej. Na moim miejscu też byś tak postąpiła. Poza tym cały czas tam byłem i kontrolowałem sytuację. Możemy zmienić temat? Na przedmieściach minęliśmy stosy. Płonęli na nich nieludzie. Jest coraz gorzej. W mieście nie ma czarodziejów, więc łowcy musieli sobie znaleźć nowego wroga. Musimy jak najszybciej pozamykać wszystkie sprawy i wynosić się stąd. Jak idzie z lożą? Kto może nam pomóc? Nie jest dobrze. Ida odmówiła, a Francesca za żadne skarby nie opuści swojego państewka, gdy wokół wrze wojna. Nie wiemy, co się dzieje z Fringillą. Nie byłyśmy w stanie się z nią skontaktować. A reszta? Keira? Margarita? Filipa? Keira? Myślałam, że kto jak kto, ale akurat ty będziesz wiedział. Mało kto potrafi odmówić czarodziejce. Keira Metz miała swoje sposoby, żeby postawić na swoim. Ale gdy zażądała notatek czarodzieja Aleksandra, odmówiłem jej. W gruncie rzeczy Keira potrzebowała impulsu, żeby zacząć nowe życie. Znalazła go w zupełnie nieoczekiwanym miejscu. Po latach nikt nie pamiętał, że twórczyni leku na zarazę Katriony ukrywała się jako wiejska czarownica. Widziałem gorzej dobrane pary. Mam nadzieję, że im się poszczęści. A ja, że nam poszczęści się z odnalezieniem Filipy i Rity. Aha, no dobra, czyli ona po prostu pojechała gdzieś z Lambertem, okej? Wiesz, co się z nimi stało? Yennefer miała się dowiedzieć, gdzie jest Rita, a ja ustalić, co z Filipą. Wiesz, co ustaliła Yen? Musisz ją sam zapytać, byłam zbyt zajęta sprawą Filipy. I? Dowiedziałaś się czegoś? Kilku interesujących rzeczy. Wolisz krótszą czy dłuższą wersję? Może być dłuższa. Mów wszystko ze szczegółami. Po ucieczce z Lochmuin trafiła tutaj, do Nowigradu. Poprosiła o pomoc dawnego kochanka, czarodzieja Artura de Vlester. Filipa i dawny kochanek. Coś czuję, że ta historia nie skończy się słowami, żyli długo i szczęśliwie. Filipa wystawiła go kiedyś na pośmiewisko i Artur chciał się zemścić. Przekonał ją, że pod postacią sowy będzie bezpieczniejsza i zapiął jej na nocy obrączkę z Dwimerytu. Niedługo potem zaczęły się prześladowania czarodziejów. Artur był jedną z ofiar, a jego majątek zlicytowano. Tak się złożyło, że podczas aukcji przechodził tamtędy nasz znajomy krasnolud. Zoltan, czyli Filipa cały czas była pod naszym nosem. Była. Aż parę dni temu Zoltan przegrał ją w karty. Nie no, serio? Żartujesz, prawda? Niestety nie.
Pojawił się tu pewien człowiek, oskubał Zoltana do cna, a na koniec zaproponował, żeby zagrali osobę. Oczywiście wygrał, po czym grzecznie podziękował za grę i wyszedł. Kto to był? Wiadomo, gdzie mieszka? Na pewno nie pochodzi stąd, nikt go nie zna. Świetnie. Mamy jakikolwiek trop? Mamy to. To jej pióro. Myślisz o dywinacji? Zastosujemy hydromancję i rodzaj sortilegii. Musimy znaleźć jakąś fontannę na uboczu. Ta pod pasiflorą mogłaby się nadać. Dobra myśl. No to w drogę. Dobra, moi drodzy, zrobimy sobie jeszcze to zadanko. Myślę, że ono może być ciekawe. Przegrał Zoltan Filipę w Gwinta. Nieźle. To tutaj. Nikt nie powinien nam przeszkadzać. To zaczynamy. Obserwuj taflę uważnie, nic nie może nam umknąć. Gremedvir. Robeir megeila feilte. Gremedvir. Degniskerle espirsena a ekleit. Skądś znam to miejsce. Wygląda jak łaźnie. Dijkstra, to on ją ma, są w jego łaźniach. Mogłem się tego domyślić. To była przeszłość czy przyszłość? Przeszłość. Niedaleka. Musimy się pośpieszyć. Idziemy do łaźni. Może jeszcze nie jest za późno. Chodźmy. No dobra, udaj się z Triss do łaźni. Okej, myślałem, że nas tam teleportnie od razu. Najciemniej pod latarnią. No dobra, no to faktycznie trochę... No takie... No można było się domyślić faktycznie tego, że Dijkstra... ma Filipę, no bo oni... Że Dijkstra nie zrobi jej krzywdy. Może być różnie. Jeden fałszywy ruch i to on będzie ofiarą. No nie wiem. Dijkstra nigdy jej nie wybaczył, że nasłała na niego zabójców, a Filipa jest na pewno bardzo osłabiona. Ale ciągle jest potężną czarodziejką. Jeśli ludzie Dijkstry ściągną jej dwimeryt, Filipa zabije ich, nim zdążą powiedzieć o kurwa. Trzymaj się ode mnie z dala. No to w sumie akurat prawda, Geralt dobrze mówi. Dobra, lećmy do tych łaźni, miejmy nadzieję, że faktycznie tam się nic takiego nie stało i będziemy w stanie Filipę odzyskać. No bo jakby nie patrzeć... Oho! Coś pieprzło. Czuję silną magię. Poddaj się! To miejsce to labirynt! Nigdy stąd nie wyjdziesz! Cholerni idioci! Za nią! My się tym zajmiemy. A co to, to nie! Czarodziejka zostaje tutaj! Idziemy razem. Nie ma mowy. Ej, spokój, Geralt. Zostanę. Na wypadek, gdyby tędy uciekała. Dobrze, zaraz wracam. Kurde, Filipa ma naprawdę niezłe te czary. No dobra. Dolećmy do niej w takim razie. Czekajcie, którędy to? No ta. To, ktoś tu wspominał, że to jest labirynt, nie? Zaraza rzuciła na nich urok. Oho. No dobra, niestety musimy ich pozabijać. Sorry, Dijkstra. Tak to wyszło. Kurde, gdzie ta Filipa? Dobra, musimy tędy zejść. Oho, no to zszedłem profesjonalnie. Dobra, ruszajmy za nią szybko. Nie mam ten troll jeszcze. A troll chyba odporny na uroki, co? O nie, nie. Wiedźmin nie przejdzie. Ładna pani zabroniła. Zaraza, na niego też rzuciła urok. Jest ranna, widziałeś? Chcę jej pomóc. Kazała nikogo nie puszczać. I Bart nie puści. Bart obiecał. Bolał cię kiedyś brzuch? Bolał. Jak Bart zjadł starego utopca. Ją wszystko boli tak, jakby zjadła 100 starych utopców. Bart nie chce.
po utopcu boli bardzo. Przepuść mnie, to jej pomogę. Bart puści. Wiedźmak pomoże. Uwielbiam dialogi z trollami w tej grze, to jest takie złoto. Pomóc mi umrzeć? Nie do czekania. Kurde, Filipa, nie o to chodzi, no daj coś powiedzieć sobie. Ja pierdzielę, dobra, biegnijmy za nią szybko. Akurat. Nie dostaniesz mnie. Chcę ci pomóc. Wybacz, ale jakoś ci nie wierzę. Oho, no dobra, to lecimy, pewnie będzie miała dużo przywołańców jeszcze. Okej, rzućmy sobie kłem, wow, 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 no to pokłem. O ja pierdzielę, stary, stary. No taki trochę mocny ten żywiołak, ale dobra, ładnie mu życie schodzi. Opłacało się najlepszy set kota sobie zgarnąć w tej grze. Kurde, jeszcze pieruny jakieś siarczyste mnie biją, co tu się dzieje? Oj, uwaga. Dobra, leży. Dostań się do Filipy, nie robiąc hałasu. To nie ja jestem twoim wrogiem. Dobra, chyba nam się uda, czy nie? Chyba tak. Przestań wierzgać. Gdybym chciał cię zabić, dawno już byś nie żyła. Czego chcesz? Pastwić się nade mną? Patrzeć, jak robią to inni? Potrzebuję twojej pomocy. Jeśli mnie oszukasz... Nie mam takiego zamiaru. Na zewnątrz czeka Triss. Wszystko ci wyjaśni. Dobra, na całe szczęście bez jakichś większych komplikacji się obyło. Przykro mi, ale ta pani idzie ze mną. O nie, nie. Ekstra, zejdź mi z drogi, nie mam na to czasu. Do ciebie nic nie mam, Geralt, ale z Phil mamy sobie do pogadania. Pamiętasz, jak nasłałaś na mnie zabójców, kochana Phil? To był błąd. Takie sprawy załatwia się osobiście. I zaraz ci to zademonstruję. Niczego jej nie zademonstrujesz. Jest mi potrzebna. Gówno mnie to obchodzi. Długo czekałem na ten moment i wybacz, ale twoje plany interesują mnie tyle, co mahachamski śnieg. Filipa idzie ze mną i odpowie za wszystkie uprzejmości, którymi mnie uraczyła. Zawsze umiałeś docenić wartość informacji. Dlatego nie wierzę, żebyś miał dla mnie coś, o czym nie wiem. Cesarz Nilfgaardu nie zdołał przeciągnąć na swoją stronę korporacji handlowej. Opozycja dobrała mu się do dupy? O, to biały płomień długo już nie potańczy na kurhanach wrogów. Jego córka wróciła. Cesarz chce abdykować na jej rzecz. Niemożliwe. Cyrilla? Przecież to by mogło zmienić losy wojny. Oczywiście, jeżeli się nie mylisz. Powiedział mi o tym cesarz, więc wiadomość z pierwszej ręki. Emhyr to kłamliwa kurew. Nie w przypadku, kiedy chodzi o przyszłość jego córki. Nawet nie wiesz, jaka to ważna wiadomość. Zmiana na cesarskim tronie mogłaby zakończyć wojnę. Radowid na pewno by się ucieszył. Jeśli Emhyr się wycofa, nie będzie już żadnej siły, która powstrzyma tego szaleńca. Szczególnie, że nasz plan nie wypalił. Naprawdę myślałeś, że wam się uda? Radowid jest wariatem, ale nie idiotą. Dobrze wie, że jest wielu takich, którzy... Milcz! Czy ja dobrze rozumiem? Chcecie zabić Radowida? No, no, zaimponowałeś mi, Ziggy. A myślałam, że to już niemożliwe. Niestety, jak wiesz, Radowid zaszył się na swoim statku i jest strzeżony tak pilnie, że nie zdziwiłabym się, gdyby paru strażników spało z nim w jednym łożu. Za dużo wiesz, Phil. To kolejny powód, żeby cię zabić. Sprawę zabijania Filipy mamy już omówioną, Dijkstra. Zapomnij o tym.
Sytuacja się zmieniła. Teraz ona może pokrzyżować moje plany. Naprawdę uważasz, że pobiegnę do człowieka, który wyłupił mi oczy, żeby go ostrzec? A może warto posłuchać, co Filipa ma do powiedzenia? Nie przepada za Radowidem przynajmniej tak bardzo jak ty. Cieszę się, że ktoś wreszcie wpadł na pomysł, żeby się pozbyć tego zwyrodnialca. Gówno mnie obchodzą twoje pochwały. Jest tylko dwoje ludzi, którzy mogą wywabić Radowida z jego statku. Emhyr i ja. Chcesz być przynętą? Obawiam się, że Emhyr raczej się na to nie zgodzi, więc... Twoje kurwa niedoczekanie! Geralt, nie zaufałbym jej nawet, gdyby chodziło o ugotowanie jajka na twardo. Słusznie. Nie umiem gotować jajek. Ale pomyśl, jak zachowa się Radowid, kiedy usłyszy, że mnie schwytaliście. Czyż nie zapomni o ostrożności? Nie pobiegnie, żeby mnie zabić? Osobiście? Własnymi rękami? Mowy nie ma! Zabieraj ją stąd, Geralt, bo mnie szlak trafi! A potem... Potem musimy się spotkać. W gronie przyjaciół. Wynająłem magazyn w porcie. Przyjdź tam. No dobra, jakoś tam Dijkstrę udobruchaliśmy. Wybaczcie, że dopiero teraz. Musiałam się uporać ze strażnikami. Witaj, Triss. Filipa, nic ci nie jest? Bywało lepiej. Zaraz cię stąd zabiorę. Poradzicie sobie? Tak, dzięki za pomoc. No dobra, czyli rozumiem, że to zadanie już jest zakończone. Okej, statuetka żołnierza. Pokaż Triss statuetkę. Aha, faktycznie, bo my kiedyś tam zgarnęliśmy sobie tą statuetkę. Statuetka szlachcica. A faktycznie, my trochę tych statuetek zgarnęliśmy po drodze. Gdzieś tam kiedyś. Ale jeszcze coś... Dijkstra mówił, żebyśmy wpadli do niego do magazynu. Ciekawe, czy jakieś kolejne zadanie nam się odblokowało? Racja stanu, dokładnie. Spotka się z Dijkstrą Rocznym Talarem w magazynie na obrzeżach portu. Okej. No dobra, zobacz. Przejrzyjmy sobie, moi drodzy, te zadania. Te statuetki to musimy z Triss pokazać. Racja stanu. Okej, czyli pojawiło nam się trochę jeszcze zadań pobocznych. Te poszukiwania. Powiem wam, że tej zbroi, wiecie co? Chyba nie będę szukać do końca gry. Jakoś mnie to specjalnie nie interesuje i tak musiałbym mieć wszystkie schematy po kolei. A nie mamy tych zadań w kolejności, więc chyba jakoś niespecjalnie będę w te poszukiwania już się angażować. To wiecie co, w następnym odcinku możemy sobie pójść do Triss i pokazać jej te statuetki. Zobaczymy, co ona na ten temat powie, a później będzie można zająć się zadaniem racja stanu. Pójść do chłopaków i zobaczymy, co tam właściwie, jaki jest plan, czy faktycznie będzie zamach na tego Radowida, czy nie, bo tak jak Dijkstra powiedział, plan ostatecznie im się nie powiódł. Więc no jestem też ciekaw, czy właśnie będzie ta druga próba z Filipą, zobaczymy. No bo faktycznie to jest dobry pomysł, no wtedy Radowid na pewno przestanie być ostrożny zupełnie, kiedy usłyszy, że no złapano właśnie Filipę i chcemy ją mu przyprowadzić. Ale dobra, myślę, moi drodzy, że możemy tu sobie odcinek zakończyć, w następnym już pójdziemy sobie do Triss, a tutaj właśnie będziemy już kończyć, jeszcze tylko pomedytuję, żeby trochę mi się HP odnowiło. Muszę te punkty umiejętności wydać, tylko nawet nie wiem na co. No ale dobra. Dobrze, moi drodzy, także kończmy. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. I zobaczymy się jutro w kolejnym odcinku z Wiedźmin 3 Dziki Gon. Na razie.